ABCD, czworobok ABCD jest rąbem. I mamy udowodnić, że odcinek AC jest prostopadły do odcinka BD. To są przekątne tego rąbu, czyli mamy pokazać, że przekątne rąbu przecinają się pod kątem e, prostym. Tak, czyli że są prostopadłe. I zacznijmy od tego, co wiemy o rąbie. Wiemy, że rąb jest równoległobokiem, czyli odpowiednie boki są równoległe, czyli AD, ten bok jest równoległy do boku BC oraz... A B jest równoległy do boku DC. Wiemy również, że rąb to jest taki czworobok, którego boki mają taką samą długość, czyli ten bok jest taki sam jak ten bok oraz jest taki sam jak ten bok i jest taki sam jak ten bok. Wiemy również, że przekątne rąbu przecinają się w taki specjalny sposób. O, tutaj zaznaczymy sobie ten punkt przecięcia i popatrzmy. Odcinek AE jest taki sam jak odcinek EC, a DE jest taki sam jak odcinek EB. O, tego tutaj nie widać. EB. I... Popatrzmy, co dają nam te informacje. Zerknijmy tutaj na te dwa trójkąty ABE oraz BEC. Popatrzmy. Te trójkąty, ten trójkąt AEB ma boki takie, że odpowiednie boki tego drugiego trójkąta BEC mają taką samą długość, czyli to są dwa trójkąty, które mają identyczne boki. Identyczne odpowiednie boki, czyli te dwa trójkąty będą przystające na mocy cechy bok, bok, bok. I to sobie zapiszemy. Trójkąt ABE. ABE jest trójkątem przystającym do trójkąta CBE. CBE. Na mocy cechy bok, bok, bok. Bok, bok, bok. To jest jedna z cech przystawania trójkątów. Co daje nam to, że te dwa trójkąty są przystające? Wiemy, że te dwa trójkąty wtedy są identyczne, czyli Boki jednego trójkąta są takie same, jak odpowiednie boki drugiego trójkąta. I kąty jednego trójkąta są takie same, jak odpowiednie kąty tutaj drugiego trójkąta. Więc popatrzmy, nas obchodzi pod jakim kątem przecinają się te odcinki, więc będą obchodziły nas te kąty. W trójkącie ABN, e, naprzeciwko tutaj tego boku z jedną kreseczką, znajduje się ten kąt. Tak? I naprzeciwko jednej kreseczki tutaj w tym drugim e, trójkącie znajduje się ten kąt. Czyli my wiemy, to są odpowiednie kąty, czyli my wiemy, że te kąty są e, takie same, czyli że są e, przystające. Możemy to sobie zapisać, czyli kąt AEB, A, AEB, to jest ten tutaj kąt, jest przystający do tego drugiego kąta, czyli do kąta CEB, do kąta C EB. Dlaczego? Bo to są trójkąty przystające, tak? Z przystawania trójkątów. Z przystawania. Z przystawania. Z przystawania trójkątów, tak? Bo to są odpowiednie kąty tych dwóch trójkątów. Ale popatrzmy, co jeszcze możemy powiedzieć o tych dwóch kątach. Te dwa. Kąty mają wspólne ramię, a pozostałe ramiona dopełniają się do prostej, czyli to są kąty przyległe. To są kąty przyległe, czyli to są kąty przyległe. To są również kąty przyległe. Przyległe. A co wiemy o kątach przyległych? Wiemy, że dwa kąty przyległe sumują się do 180 stopni, czyli e, Miara tego kąta plus miara tego kąta muszą nam dać 180 stopni, ale wiemy, że miara tego kąta jest taka sama jak miara tego kąta. To jakie musimy mieć dwa kąty, które będą takie same i będą sumowały się do, do 180 stopni? No ten kąt musi mieć miarę 90 stopni i ten musi mieć miarę 90 stopni. Zapiszemy to sobie. Czyli miara kąta AEB jest taka sama jak miara kąta CEB, a te dwa kąty muszą sumać się do 180 stopni, więc ten kąt musi mieć miarę 90 stopni oraz ten kąt musi mieć miarę 90 stopni. Czyli ten kąt tutaj jest kątem prostym oraz ten kąt tutaj jest kątem prostym. Czyli te dwa kąty mają miarę yy, po 90 stopni. I dokładnie taki sam, analogiczny e, dowód moglibyśmy przeprowadzić, gdybyśmy e, rozpatrywali teraz te dwa trójkąty. I doszlibyśmy do tego samego wniosku, że e, tutaj e, ten kąt ma miarę 90 stopni i ten kąt ma miarę 90 stopni. Moglibyśmy jeszcze dojść e, do tego tutaj wniosku innym sposobem. Popatrzmy. Tutaj jeden odcinek przecina się z drugim odcinkiem, czyli powstaną nam kąty wierzchołkowe. Kąty, które znajdują się naprzeciwko siebie, będą miały taką samą miarę. Pokazaliśmy, że ten kąt ma miarę 90 stopni, to ten naprzeciwko musi być taki sam. Czyli musi mieć również 90 stopni. I tak samo tutaj. Skoro ten kąt miał miarę 90 stopni, to ten naprzeciwko musi być taki sam. I pokazaliśmy, że przekątne rąbu przecinają się pod kątem prostym.